Witam. Obiecałam, że otworzę po 10 dniach filtr. Filtr był nowy, założony. To jest filtr Tetra EX 1000. Tu już mam przygotowaną wodę odmulanie dna z akwarium, żeby przeczyścić całość. Tu Wam mogę pokazać prefiltr. Tak wyglądał po 10 dniach. Jaka była woda w akwarium przed, możecie sobie również zobaczyć. Rurki wyglądają tak po 10 dniach. Troszeczkę śmierdzi, no ale to normalne. Ok, otwieramy. Otwieramy na przemian. I zobaczymy, co tutaj się stanie. Ok, woda w filtrze jest czysta. Aczkolwiek śmierdzi. Nie spodziewałam się takiego zapachu po 10 dniach. To jest nasza biała wata, zobaczcie. Sądzę, że od węgla. Tu mamy watę, która była pomarańczowa. Dobra, ląduje to wszystko w wodzie z akwarium. Po to, żebyśmy naszej biologii znowu nie zaburzyli. Przepukamy sobie to wszystko tam. Gąbka w miarę czysta, ok. Bierzemy kolejny koszyczek. Tutaj mamy same gąbki, to jest w miarę czysty. Aha, tu mam te biobale wypłynąłe. Więc tak to wygląda. Podnosimy je do góry. Dobra. Mniej więcej tak. Tutaj znajduje się, pokazywałam Wam te troty, które mam na zbicie pH. Ja sobie tu przekupam wstępnie, bo tą wodę wylejemy. Nie wiem, czy to te troty tak nie pachną. Aha, woreczek był otwarty, ten zaraz pozbieram sobie wszystko. No, możliwe, że to zrobiło taki zapach. Musimy sobie tu wyłowić. Zapomniałam, że to jest ten woreczek bez zameczka. On jest dłuższy, żeby go zawinąć, ale sobie przyzwyczajona jestem do tych zameczkami. Tutaj nie chciałam dawać do filtra na stole z zameczkami. Śmierci, no. Po 10 dniach. Zostało się. Już nie pamiętam, co było w tym koszyczku. A, pamiętam. Tu mieliśmy całą naszą biologię, ceramikę. Więc kukamy tutaj. O, zobaczcie. Wszystko. Cała biologia z naszego akwarium znajduje się tutaj. A woda jest czarna, ale to tak jak mówię, przez 10 dni, pukamy i montujemy z powrotem.